wszystkich oglądających i słuchających chrześcijańską telewizję internetową 1 marca 2021 roku. Tradycyjnie chcę wszystkich przywitać hasłem tym razem nie tylko dnia, ale rozpoczynającego się miesiąca. A są to słowa Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 19 rozdziale i 40 wierszu czytam. Jezus rzekł: powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Dość dziwnie brzmią dziś słowa Jezusa. Mówią one o krzyku, a tymczasem rozpoczynający się marzec jest miesiącem pasyjnym, a więc czasem wielkiego wyciszenia, wielkiej powagi, zadumy, medytacji. Rezygnuje się ze zbytniej wesołości, jak i zabaw, głośnej, bardzo głośnej rozrywki. Tymczasem Pan Jezus mówi o krzyku. I zdajemy sobie sprawę z tego, że w czasie pasji pojawia się krzyk. Wystarczy wspomnieć chociażby triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Wówczas rozentuzjazmowany tłum krzyczał: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, niech żyje król. Ale już za kilka dni ten rozentuzjazmowany tłum ludzi krzyczał, wrzeszczał na dziedzińcu pałacu Poncjusza Piłata: precz z nim, precz z nim, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Czy o taki krzyk chodzi Jezusowi? Nie, na pewno nie. I dziś na progu miesiąca Jezus przypomina nam o naszym powołaniu, o naszym chrześcijańskim obowiązku wyznawania swojej wiary, inaczej rzecz ujmując, składania świadectwa wiary o Jego miłości, o Jego dobrości, o Jego zbawieniu darowanym nam darmo z łaski. Jezus w tym pasyjnym czasie, w tym pasyjnym miesiącu przypomina nam, że składaliśmy już liczne swoje własne deklaracje, swoje własne ślubowania, w których manifestowaliśmy swoją wiarę, swoje związanie z Nim. Było to, czy to w dniu konfirmacji, czy w dniu chrztu świętego naszego dziecka, czy w dniu ślubu. To nas naprawdę do czegoś zobowiązuje. Nie do obłudy, bo nią się Bóg brzydzi i obłudnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dziś można usłyszeć piękne, urzekające deklaracje, fajne świadectwa typu: jestem chrześcijaninem, jestem dzieckiem Bożym, uczestniczę w życiu nabożeństwowym, pamiętam o przestrzeganiu pasji. Okej, super, a co dalej? Jezus nie chce, byśmy byli tylko i wyłącznie Jego wyznawcami okazjonalnie, świątecznie, niedzielnie, w świątyni. On chce, byśmy byli Jego wyznawcami zawsze i wszędzie. To my mamy swoim życiem, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją mową składać świadectwo o Jego miłości, o Jego niewinnej, męczeńskiej śmierci na krzyżu Golgoty. Popatrz wokoło siebie. Ileż jest tam osób, które zagubiły gdzieś swój ślad, zagubiły ślad Chrystusa, które życiowo się pogubiły, choć mienią nazywać się chrześcijanami. Może są to moi, twoi bliscy, może moja rodzina, lub ktoś z pracy, z szkoły, z sąsiedztwa. Kto ma pokazać tym ludziom Chrystusa? Kto ma powiedzieć im o zbawieniu darowanym darmo z łaski, jeśli nie my, ludzie wiary? Zdajesz sobie z tego sprawę?
Tu nie chodzi o wychodzenie na rogi ulic i wygłaszanie pięknych, płomiennych, urzekających kazań, choć może byłoby to dobre i potrzebne. Ale tu chodzi o naprawdę szczere chrześcijańskie świadectwo wiary. Chrześcijanin nie zatrzymuje Chrystusa tylko dla siebie, ale daje Go innym, daje Go drugiemu człowiekowi. A to dlatego, gdy zdaje sobie z tego sprawę, że Chrystus umarł za każdego i dla każdego człowieka. I tę prawdę nieśmy przez życie nie tylko w pasyjnym marcu 2021 roku, ale każdego dnia, w każdej chwili naszego doczesnego życia. Tylko wówczas imię Chrystusa będzie chwalone i wielbione, a ludzkie serca zostaną przepełnione miłością naszego Zbawiciela. To jest nasze świadectwo. To jest nasze zwiastowanie. I proszę Cię, rozpocznijmy wspólnie to krzyczenie ku chwale Bożego imienia. Modlitwą. Zapraszam. Módlmy się. Boże, pozwalasz nam głosić słowo o cierpieniu i śmierci Zbawiciela naszego, spoglądać na umęczone oblicze Tego, który modlił się za nas na Golgocie: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Spraw łaskawie, abyśmy nigdy nie wstydzili się krzyża, znaku miłości Twojej i zbawienia naszego, ale bez bojaźni składali o nim świadectwo wobec naśmiewających się z Niego. Pomóż nam przez Ducha swojego z odwagą i w pokorze zwiastować prawdę o zbawieniu darowanym darmo z łaski. Spraw, abyśmy wszystko, cokolwiek czynić będziemy, czynili z nieobłudną miłością, objawiającą się w działaniu dla zachowania zgody i pokoju. A gdy przeminie doczesne życie nasze, czas wiary i nadziei, spojrzyj łaskawie na serca nasze, które szczerze pragną Ci służyć i wielbić Cię po wszystkie wieki. Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego miesiąca. Życzę Wam bliskości Jezusa Chrystusa. Pozostańcie z Bogiem.